Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Dzień dobry. Moim gościem jest ekonomista, prezes Krajowej Spółki Cukrowej, profesor Henryk Wnorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, co myśli szef największego producenta cukru w kraju, kiedy wchodzi do sklepu i widzi, że ceny cukru spadają? I to mocno w ostatnim czasie. No przede wszystkim myśli i zadaje sobie pytanie, jak długo to jeszcze będzie trwało i kiedy się zmieni, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, no ceny to jest ten parametr, ta kategoria, która dzisiaj prezesa Krajowej Spółki Cukrowej nie wprawia w dobry nastrój. Oczywiście konsumenci się cieszą, chociaż nawet nie wiem, czy się cieszą, bo te ceny są już tak niskie, że pewnie przekroczyły granice reakcji konsumenckiej. Ale pewnie zauważają to, że kilogram cukru białego w sklepie można już kupić poniżej 2 zł. Czasami to jest 1,79 zł czy 1,69 zł, a więc jest różnica w tym, co widzieliśmy jeszcze parę miesięcy temu. Czy dla spółki to jest groźna sytuacja? No jest to sytuacja, no może groźna na dzień dzisiejszy to byłoby słowo zbyt dramatyczne, ale na pewno jest to sytuacja, która jest sporym wyzwaniem z wynikowego punktu widzenia. No bo oczywiście no, po to prowadzimy przedsiębiorstwo, po to prowadzimy biznes, żeby zarabiać pieniądze, żeby wypracowywać dodatni wynik finansowy, a oczywiście wynik jest przede wszystkim z przychodów, no, a przychody są z wolumenu, ale także z ceny. No i ta dzisiejsza cena jest tutaj na tyle niepokojąca, że ten wynik tego roku jest no, w pewnym sensie zagrożony. Na pewno nie będzie zbyt dobry, no bo taka jest sytuacja. A z czego ta sytuacja, panie prezesie, wynika? Generalnie to my w Polsce w pierwszej kolejności wskazujemy to, co się stało pół roku temu, czyli uwolnienie cen rynku cukru. Od 1 października zniesienie kwot produkcyjnych na cukier spowodowało, że po prostu, no można by powiedzieć, naprodukowaliśmy tego cukru w naszym kraju. No i jeszcze tak się złożyło, że też naprodukowaliśmy go bardzo dużo w Unii Europejskiej. Ale drugim czynnikiem są ceny rynku światowego, bo na świecie wydarzyło się także coś takiego, że był to w ogóle bardzo dobry rok dla producentów cukru, w pierwszej kolejności dla producentów trzciny cukrowej i buraka cukrowego, a w konsekwencji dla producentów cukru. No i ceny rynku światowego także zaczęły spadać. A jeśli chodzi o cukier, jest to rynek zorganizowany. My mamy dwie giełdy cukru, ale dla nas ważniejsza jest giełda londyńska cukru białego, gdzie te ceny, na przykład wczoraj na zamknięciu giełdy było to 335 dolarów za tonę cukru, jeśli do tego dołożymy bardzo silnego złotego, no, dla eksporterów zbyt silnego złotego, no to wychodzimy na bardzo trudną sytuację. Trudno w tym sensie, że trudno się zmieścić z kosztami w tej cenie, którą możemy uzyskać zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku światowym. Mówi pan, naprodukowaliśmy, a mamy gdzie sprzedać? Generalnie sytuacja, czy musimy magazynować? Generalnie sytuacja jest taka, że to, co my, Polacy, to, co Polska produkuje, to jest jakieś 1,2% światowej produkcji. W związku z tym, no, to odpowiedź ciśnie się sama na usta. 1% nie może tutaj zbytnio przewrócić całości. Więc prawda jest taka, że ten świat jest olbrzymi. Ja bym powiedział tak, jak to jest często zapisywane w podręcznikach dla studentów pierwszego roku mikroekonomii, że sprzedasz wszystko, jeśli zaakceptujesz cenę rynkową. I tutaj jest tak, jeśli my zaakceptujemy cenę rynku światowego, sprzedamy wszystko. I generalnie nasze wysiłki zmierzają w tą stronę, żeby ta cena rynku światowego była dla nas satysfakcjonująca. No w tej chwili to jest dosyć trudne z tą satysfakcją, ale wszystkie nasze wysiłki zmierzają w tę stronę, żeby można było za jakiś czas powiedzieć tak, że nie interesuje nas specjalnie, czy ta cena jest wyższa, czy niższa, bo nie mamy zagrożenia dla wyniku. Mamy tylko taką ewentualność, czy zarobimy więcej, czy zarobimy mniej, ale zawsze zarobimy. Chodzi nam o to, żeby zapewnić sobie taki komfort. A przygotowujecie się państwo na być może trudniejsze czasy? Bo
spojrzałem w komunikaty giełdowe i chociażby ostatnio walne zgromadzenie spółki zdecydowało, że cały zysk netto za rok obrotowy w wysokości blisko 350 milionów w całości chcecie przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. To znaczy, że przygotowujecie się na coś, co może nastąpić? Chcecie mieć takie rezerwy? Dokładnie tak. Bardzo się cieszymy z tej decyzji naszego większościowego właściciela, że bardzo dobry wynik z ubiegłego roku obrotowego pozostał w spółce. To daje nam pewien komfort. Komfort, jeśli chodzi o sytuację finansową, o sytuację płynnościową naszej spółki. Chcę powiedzieć, że to, co jest teraz, to nie jest jeszcze ta sytuacja, która w jakikolwiek sposób zmuszałaby nas do tego, żeby konsumować to, co sobie odłożyliśmy. No, mówiąc takim językiem, jak pan redaktor to zaczął, to jest ciągle na jeszcze cięższe czasy, gdyby takie miały przyjść. Mówi się o tym, że w czasach prosperity trzeba odkładać po to, żeby w czasach kryzysu móc inwestować. To o to chodzi? Dokładnie tak. Tutaj nic specjalnie genialnego nie wymyślimy w tej sytuacji, jaka ona jest, ale właśnie ta bardzo, bardzo odpowiedzialna postawa, jeszcze raz to powtórzę, naszego właściciela, za co jesteśmy bardzo wdzięczni panu ministrowi rolnictwa, że zysk został w spółce z ostatniego bardzo dobrego roku i to na pewno lepiej się przez to czujemy i oczywiście przez to nie jesteśmy jakoś bardziej frywolni. Oczywiście robimy wszystko, co potrafimy najlepiej i co nam nasz rozum i nasza wiedza podpowiada, żeby w tej sytuacji znaleźć się jak najlepiej. Panie prezesie, jest pan ekonomistą, zna się pan na gospodarce, no to spójrzmy szerzej na tę sytuację, jaką mamy w tej chwili w kraju. Nawiązując do tego, o czym mówiłem, kiedy należy wydawać, a kiedy oszczędzać. Polska na jakim jest w tej chwili etapie? Wydawania czy oszczędzania? Generalnie to, jeśli miałbym wybrać tylko jedną odpowiedź, to jednak ciągle wydawania, bo to jest bardzo ważne, bo to bezpośrednio wpływa na koniunkturę. Oczywiście my, naszą zaletą naszego społeczeństwa, naszego narodu jest to, że my ciągle bardzo dużo kupujemy, tak? I to pewnie część komentatorów, ale także zwykłych obywateli zastanawiała się, w jaki sposób na naszą koniunkturę zadziałają wydatki socjalne, no to widzimy, że zadziałały bardzo dobrze, tak? Że konsumpcja stała się bardzo, bardzo istotnym motorem naszej gospodarki, ale to, co jest ważne, to mamy już także inne motory, tak? Inne wsparcie ze strony eksportu. No i to, co było do tej pory bardzo krytykowane przez nieprzychylnych obecnemu rządowi, że jest kiepsko z inwestycjami. Dzisiaj już tak nie można powiedzieć. Dzisiaj także mamy bardzo, bardzo duże, bardzo optymistyczne inwestycje, które stają się takim trzecim silnikiem, trzecim motorem napędowym naszej gospodarki. Ale jako ekonomista nie obawia się pan, że ten czas, kiedy w gospodarce jest dobrze, może się za rok, za dwa skończyć? Bo są takie obawy, że to nie będzie trwało wiecznie. To nawet trudno nazwać obawami. To jest pewna reguła. Tak jest. My to po prostu wiemy, natomiast trzeba powiedzieć także, że już ten rok, który się skończył, był takim rokiem, kiedy w zasadzie się zbilansowaliśmy. W roku 2017 nasze zadłużenie nie wzrosło, nawet minimalnie się zmniejszyło. No i ten rok z całą pewnością będzie lepszy. Oczywiście, gdyby pan redaktor zapytał, czy ja jestem zadowolony z tempa zmniejszania naszego zadłużenia, to pewnie nie, ale wierzę, że ten rok będzie lepszy, a następny będzie jeszcze lepszy. Porozmawiajmy o tym, co w następnym roku, bo kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję, które określono już mianem piątki Morawieckiego. To między innymi wypłata 300 zł na każdego ucznia przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego, stworzenie funduszu budowy dróg lokalnych, obniżenie CIT-u z 15% na 9%, obniżenie ZUS-u dla małych przedsiębiorstw i program dostępności
Dostępność Plus, czyli likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się osób starszych i niepełnosprawnych. Łączny koszt całego tego programu to różne szacunki, bo część ekonomistów mówi 5,5 miliarda rocznie, no ale polityczne wypowiedzi chociażby Marka Suskiego to będzie kilkanaście miliardów rocznie. Polskę stać w tej chwili na takie wydatki? Jesteśmy na to gotowi? Ja myślę, że tak. To jest w ogóle niezbyt słuszna droga rozumowania, żebyśmy te wszystkie wydatki sumowali w jednym czasie. Te wydatki będą rozłożone w czasie. Część z tych punktów dopiero będzie wchodziła na koniec bieżącego roku, będzie skutkowała w roku przyszłym. Ja myślę, że tego typu rozmowa czy rozmowy już się toczyły w naszym kraju dwa lata temu i one się okazały, że nie miały sensu, kiedy dyskutowaliśmy, czy nas stać na 500+, czy nas stać na... A które z tych rozwiązań, panie prezesie, mają szansę realnie ożywić gospodarkę, wpłynąć na jej stan? Wszystkie. Natomiast ja jako ekonomista cieszę się przede wszystkim, że mówimy tutaj o piątce. To jest trochę symboliczne podejście, ale dlaczego się cieszę? Cieszę się z tego powodu, że w tej piątce jest jednak przesunięcie w stronę gospodarki, bo tam mamy trzy punkty jednak ściśle gospodarcze, natomiast dwa punkty społeczno-socjalne. Wszystkie są tak samo ważne, bo to, co powiedziałem kilka chwil wcześniej, że naszą zaletą z punktu widzenia koniunktury i rozwoju gospodarczego jest ta nasza ciągle wysoka skłonność do konsumpcji. W związku z tym to, co my przeznaczamy na tak zwany socjal, natychmiast wchodzi do gospodarki w postaci zagregowanego popytu i uruchamia dochody, więc to działa bardzo dobrze. Natomiast te posunięcia, te punkty z piątki premiera Morawieckiego, które dotyczą bezpośrednio gospodarki, no to dwa są bardzo takie probiznesowe, nakierowane na małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli podatek CIT, zmniejszenie podatku z 15 do 9%. No oczywiście to w sposób naturalny. Nikt nie chce płacić zbyt wysokich podatków. Ale krytycy od razu powiedzą panu, że przecież mali przedsiębiorcy zwykle nie płacą CIT-u, tylko PIT. No, w zasadzie ponad 90% z nich rozlicza się podatkiem PIT. I to być może jest... Jest to argument w mojej ocenie bardzo słaby, bo jeśli chodzi o wybór formy opodatkowania, to nie jest to tak poważny wybór jak małżeństwo. My możemy zmienić w dowolnym momencie formę opodatkowania i nawet nam o to chodzi, czy zamysł jest taki, bo to nie o to chodzi, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa były ciągle małymi przedsiębiorstwami i to nie chodzi tylko o te, które dzisiaj funkcjonują, ale to jest przede wszystkim adres, czy pewien sygnał wysyłany do tych przedsiębiorstw, które dopiero powstaną. Ci, którzy będą zakładali nowe firmy, będą mieli łatwiej wybrać sobie formę. Czyli na przykład spółkę, a nie jednoosobową działalność gospodarczą. Dokładnie, ale nawet przy jednoosobowej działalności gospodarczej możemy sobie wybrać formę opodatkowania, więc tutaj nie ma się specjalnie czym przejmować, moim zdaniem. No i bardzo ważny teraz dla mnie, dla mojej spółki na przykład, program budowy dróg lokalnych. No tak się zmieniło w polskim rolnictwie, że dzisiaj maszyny rolnicze, ciągniki rolnicze są zupełnie inne niż 20 lat temu i te drogi, które jeszcze niedawno były całkiem dobre, te lokalne, myśmy mówili, że tam brakuje głównych dróg, a lokalne mamy bardzo dobre, to dzisiaj one już nie są takie dobre, bo jeśli nawet popatrzę na to, w jaki sposób my zwozimy buraki z pola, no to te drogi na polach i to muszą... Chyba każdy się zgodzi, że inwestycja w infrastrukturę na pewno poprawi sytuację w gospodarce. Dziękuję serdecznie. Ekonomista, prezes Krajowej Spółki Cukrowej, profesor Henryk Wnorowski był gościem rozmowy dnia. Dziękuję państwu. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.